Nagrywa mi to normalnie. Nagrywa mi to normalnie. Zajebiście. Kurwa, zapalę sobie światło aż. Dresie. Albo nie, bo się nie skupię. Albo się tak. Albo nie. Albo tak. Kurwa. I weź tu bądź zdecydowany. Ale patrzcie, jakie fajne światło mi daje ta kamerka. Kurwa, tą kamerę to mam z 2 lata. Pewnie. Czekajcie, trzeba przygotować tutaj ogólnie. O. Dobra. Patrzcie. Popcorn. Pewnie ni chuja nie widać. Dobra. Nieważne. To jest jakieś gówno. A czy gówno? To jest kurwa najlepszy jelly garçon winą. Winą. 2007 rocznik. 12-letnie wino. O zawartości alkoholowej 15%. Także nie jest to lekkie wino. A przy tym okresie oczekiwania na konsumpcję tego alkoholu, które było zagrawerowane było przez 12 lat. Czekało na dzisiejszy dzień. Stało otwarte o godzinie równo 21:41. Czasu zimowego. W Polsce. W Siedlcach. Otwarto te wino. Na wspaniałą okazję. Żeby zagrać w Margonem. Czyli kurwa najpiękniejszą grę. Loginy już nie pokazują. Zajebiście. Bo pamiętam, że kiedyś to mnie wkurwiało. No kurwa, logowałeś się do tej gry, to chyba znasz ten login. Ktoś, jak ktoś się nie wylogował, to tak poznałeś login. Albo poza tym nagrywałeś sobie i ta konfiguracja zawsze była. Więc to mi się nie podobało. Dobra. Jeszcze LED mapek nie ma. Co my możemy zrobić w tej pięknej grze komputerowej? Wydaje mi się, że rozwiązań na to jest bardzo dużo. Po pierwsze, możemy wejść sobie na forum. I możemy zobaczyć sobie... O, chcieliście, żebym za... Margo Halloween, co tu się dzieje? Dobra, w dupie to mam. W dupie mam, nie będę... A, kiedyś brałem udział w jakimś konkursie. Brałem udział w jakimś konkursie. Pokażę wam nawet. Ej, margonem.com nie działa mi. Ja mówiłem, że to jest margonem, old margonem. A to nie było old margonem. Dobra, nieważne. Brałem kiedyś udział w konkursie. I dostałem nagrodę. Dostałem piękną nagrodę, którą zaraz wam pokażę. Ta nagroda do dzisiaj jest w moim depozycie. Ta nagroda jest prawdopodobnie w moim depozycie na Tarchunie. Spotkania jakieś, masakra. Chuj mam dupę. Rekrutacje. Mordor. Gdzie idziemy? Gdzie chcecie, żebym grał? Odpalimy wszystkie i zobaczymy, gdzie się dostaniemy. Złożymy jakieś... Tu już nie ma. 610, no dawno. Złożymy na jakieś... Złożymy na jakieś światy. Podania. Śmieszne. Niszczenie łupów. Dobra, to super. Minimalnie. Posiadanie postaci na max. W dwóch postaciach prywatnych. Czy my ile by posiadamy postaci na świat... A, postaci na max dwóch świat... A, dobra, to ja głupi jednak jestem. Posiadamy tylko i wyłącznie na Unii. Nigdzie więcej. Dobrze. W podaniu bardzo proszę zamieścić na niej informacje... Ojeju. Spełniających wymagania. Aha, dobra, to oni aktualizują to jednak. Super. Fajnie, mam nadzieję, że się dostaniemy. 8. Do kiedy to jest? 8. Dobra, no to piszemy podanie. Cześć. Nazywam się Dominik.
Mam 22 lata. Chciałbym tutaj grać, bo widzowie. Nie. Bo wydaje mi się to fajny świat. Z zawodu geodetą jestem sobie takim. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej szanownej kandydatury na świat prywatny. Stoners. Pozdrawiam. Czule oraz mile Dominik. Kropka. Zajebiste podanie. Nie chcę mi się rozpisywać, naprawdę. Wydaje mi się, że te światy ogólnie nie są jakieś kurwa zajebiste, więc... Dobra. Postaci na maksymalnie dwóch światach prywatnych. Wiecie co? No to skoro tutaj też jest, to robimy tak i robimy tak. Mordor. No i super. Czy chcesz handlować? Nie chcę z tobą handlować. Zamknij mordę. Chciałem wam pokazać moją tą... moją właśnie nagrodę z Halloween. Dobra. Zajadamy się popcornem, dlatego że tu jest dobry cyrk w tej grze. Dlatego no nie da się inaczej. Ile kurwa ludzi gra w tą grę? W roku 2019. Dobra, bo chcę wam powiedzieć tak, że mojego duszka nie mogę znaleźć i on prawdopodobnie jest na innym świecie prywatnym. Dobra, jak się dostaniemy, to fajnie. A jak się nie dostaniemy, to też fajnie. I jak ogólnie była tam osoba, ja też uważałem, że to by był dosyć fajny pomysł, bo co ja mogę robić? Ogólnie logać się pomiędzy tymi postaciami, ale uważam, że to jest zrobę. Tak zrobię, co się chodzi. Także tam by się poekspiło, coś takiego, pośmiało się. Kogoś tam powyzywało, najwyżej byśmy na Syberię polecieli, czy coś takiego. Także, o jak możecie tam plusa dać, to dajcie. Nie no, krótka rekrutacja jest, także spoko, mamy tydzień na to. Przy dobrych wiatrach dostaniemy się na dwa światy. Na dwóch nie będę grał, nie jestem aż takim popierdolem. Tylko pytanie, czy ja mam w ogóle tyle postaci, żeby założyć tą postać. Bo jest limit, co nie? Bo jest limit i ja na przykład nie wiem, czy mógłbym. Ogólnie powiedzieliście mi, że jestem kretynem, lekko mówiąc. A, była tam ogólnie sytuacja, że YouTube usuwał mi komentarze, które były potraktowane jako obraźliwe i ktoś pomyślał, że to ja zrobiłem. Nie, ja dałem tylko serduszko, powiedzmy, typowi pod komentarzem, a potem YouTube zaingerował, że nie no, kurwa, jak napisał, że ktoś... YouTube pomyślał, że jak ktokolwiek pisze, że jestem chujem i tak dalej, no to trzeba ten komentarz usunąć. I został usunięty, a ja potraktowałem to z dystansem, luz i spoko. Także wiecie, keep calm. Dobra, powiedzieliście mi, że jestem kretynem i że moje umiejętności są chujowe. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że paradoksalnie, mając bardzo dużo pieniędzy nawet na tych światach ogólnie, na Destiny, gdzie kurwa handlowałem normalnie, kurwa Alpha Hero, kurwa krakiem, haszem i w ogóle wszystkim, kurwa co najgorsze, miałem w chuj pieniędzy w ogóle na tym świecie, to dla mnie nawet teraz taki wydatek, powiedzmy, jebanych 10M, gdzie ja rozdawałem dużo rzeczy nawet, dla mnie wydatek nawet takiej 10M, no, znaczy chodzi mi o to, że to jest dużo, naprawdę to jest dużo, na 333 levelu zresetować umki to jest dużo, dobra, zresetujemy to sobie. Bo właśnie to jest problem umiejętności. Ja się na umiejętnościach nie znam, bo się nie znam. Nie wiem, co jest dobre, nie wiem, co jest złe. No, dobra. Ale w każdym bądź razie... Nie posiadam tyle łusek. Muszę spierdalać sobie do miasta. Więc może tylko ja posiadam taki problem. Wiecie, tam jest też kwestia odporności i tak dalej. One w ogóle biją cebeki, tak? Dobra, zresetujemy sobie te umiejętności, zrobię to przy was. Zrobię tak, jak uważam, że zrobiłbym, kierując się ogólnie jakimkolwiek mózgiem. I o, jest mój duszek. 2013 rok, proszę was. Bo nie wiem, nadal się to resetuje w Karkahan, czy to zmienili.
W ogóle kiedyś to przynajmniej człowiek, znaczy to jest ogólnie wygodne. Kiedyś człowiek musiał zasuwać tak naprawdę pomiędzy nauczycielami. Kiedyś w ogóle nawet były takie sytuacje, że powiedzmy grałeś sobie wojownikiem w roku 2009 czy 2010. I czy ty uważasz, że w tym roku posiadałeś coś takiego jak drugi zestaw umiejętności? Nie, ty zapierdalałeś do miasta, żeby resetować te umiejętności. Tak było. Dobra, gdzie jest ten spelu? No chyba tu był. Możesz mi oduczyć moich umiejętności z pierwszego zestawu. Płem. Zajadam się popcornem. Dobra, lodowa strzała. Czy chcemy to zmaksować? Wydaje mi się, że jak najbardziej chcemy. Dobra, sprawdzimy sobie z ciekawości, ile ogólnie stracimy złota. Stracimy złoto na resecie umiejętności i jaki to jest koszt na tym poziomie. Dobra, czy ogólnie dodanie mi umiejętności w te... Aha. Czyli nie opłaca się już dawać na przykład dwóch lodowych. A nie, to z płonącą strzałą tak działa. Z porażającą też. Dobra, podwójne trafienie wydaje mi się, że to jest jak najbardziej potrzebne nam. Skupienie mocy, jak najbardziej potrzebne. Szkoda, że nie ma opcji i uważam, że to nie byłoby naprawdę głupim pomysłem, żeby dodać tutaj drugi przycisk, który by zmaksował ci od razu, bo klikanie 10 umiejętności, 10 razy na jedną umiejętność to jest dosyć sporo, a tak mógłbyś sobie to zaoszczędzić, klikając raz i zmaksować, bo jeśli resetujesz umiejętności na przykład w moim przypadku, albo w jakimkolwiek przypadku i chcesz zmaksować jedną umiejętność, musisz 10 razy klikać. Co jednak? Podwójny wdech. Czy ja chcę to dodawać? Sam uzyskujesz tylko połowę mocy, więc ja ogólnie nie walcząc jakoś często w grupach, wydaje mi się, że ta umiejętność nie jest mi do szczęścia potrzebna. Swobodny unik. Jest to umiejętność chyba, którą dodam. Dwa punkty. Dobra, dodamy to. Tu jest co? Kruszący grot. Grat strzał. Nie wydaje mi się, żebym to chciał koniecznie. Nie jest mi to potrzebne. Dobra, więc tego nie dodaję. Strzałka z niespodzianką. Używanie. Dobra. Atak zwiększony o 11%, w wyczyturze zmniejsza zadawane przez przeciwnika obrażenia. Jest to możliwe. No dobra, też jest to możliwe. Cios krytyczny na pewno, więc jak na razie takich umiejętności, których nie jestem pewien, po prostu nie dodaję. Potem rozdysponujemy, czy mi się to opłaca. Kojące ochłodzenie. Wydaje mi się, że jak najbardziej będziemy chcieli to, bo nie posiadałem tej umiejętności w poprzednim zestawie. Więc już straciliśmy 6M. Odzyskiwanie bełtów. Nie wydaje mi się, żeby to była jak najbardziej potrzebna. Aha, działa tylko walkami z NPC. Okej, to na pewno będziemy chcieli. I pójdziemy potem i sprawdzimy, czy ogólnie zmiana umiejętności dodała mi cokolwiek. Częściowo odpornie na obrażenie otrzymane od potworu. Wydaje mi się, że jak najbardziej będziemy chcieli tą umiejętność, bo bardzo często walczymy z potworami. A praktycznie cały czas. Atak ogniem. Błyskawic od zimna. Będziemy walczyć od zimna. Także bierzemy to. O Boże. Wymagane, jedna strzała. Tylko, że to jest ten. Osłabienie następnego ataku przeciwnika. Okej. No to też jak na razie nie wiem, bo są trzy umiejętności, które działają w podobny sposób. Śmierdzący ładunek. Okej, to jest. No dobra. To też jest ogólnie warte przeanalizowania, na przykład. Redukcja niszczenia pancerza. Dobra, weźmiemy.
To jest redukcja, że ja niszczę? Czy on mi mniej niszczy? Dobra, chuj tam, wzięliśmy. Przewraca. Przewraca manę i energię. Na razie nie wiem, czy to chce. Odporność na truciznę. Prawdopodobnie będziemy chcieli, to do tego dodamy jedną umiejętność. Gwałtowny strzał. Efekt pasywny. Ma. No ma efekt pasywny i nawet już ze względu na efekt pasywny weźmiemy to. Celny strzał. No efekt pasywny posiada, dobra. Dobra, dodamy. Bo ma efekt pasywny w przypadku. Więc widzicie, to zawsze dodaje mi troszeczkę tego ataku. Dobra. Redukcja niszczenia many. Też jest warte uwagi. Atak zimnem też jest warte uwagi. Kurwa, wydaliśmy już jeban. Myślałem, że 10 mi wyjdzie, a tu wyjdzie jeszcze więcej. Mistyczny strzał. Jest to też warte uwagi, ale zobaczymy. Błyskawice, to nie. Dobra, i tu musimy jeszcze mieć trochę tych. Dobra, więc już jesteśmy na końcu. Gdzie jest kurwa mistrzostwo jebanych walk? Edytuj. Dobra, jak na razie tak zrobimy. Co chcę dodawać? Odporność na truciznę wydaje mi się, że chcemy. 230. O, to jeszcze mamy sporo do redukcji niszczenia. Wiecie, ja dodawam jak na razie z głową. Żeby nie żałować czegoś. Wydaje mi się, że ten śmierdzący ładunek może nie być zły. Bo obniża krytyka na 7 tur, więc puścić raz. Dobra, 205 umiejętności. Strach. Końskie zdrowie. Partnerstwo. To na pewno będziemy chcieli. Źródło potęgi. Obrażenia zadawane potworom. Masakra, ile to jest? Nie wiem, to spaczenie nie wydawało mi się silne. Dobra, wydałem już tyle umiejętności. Spaczenie nie wydawało mi się silne. Dobra, ten mistyczny strzał wydawał się fajny. On obniżał, co prawda, ten, ale. Dobra. Podwójny wdech nie wydawał mi się fajny. Strzałka z niespodzianku. Czy to? Przeciwników. To może być fajne. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. No i dobra, możemy dodać jakieś odzyskiwanie bełtów, prawdopodobnie. Wycieńczająca strzała. To mi się nie wydaje fajne. Celny strzał. Okej, to też możemy dodać. To na ludzi, jak będziemy walczyć. Końskie zdrowie nie jest mi potrzebne do szczęścia. Spaczenie też mi nie jest potrzebne do szczęścia, wydaje mi się. Dobra. Wydaliśmy 17 jak na razie. Odzyskiwanie strzał. No i niech będzie to końskie zdrowie. Dobra, idziemy na tą Sibyllę. Idziemy na tą Sibyllę i zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Wydaje mi się, że powinno pójść nam lepiej. Ile już tu nagrywamy? Nagrywamy to kurwa. Ja przez jebane 10 minut dodawałem umiejętności, czaicie to? No dobra, trudno. Co wam mogę powiedzieć?
Robiłem te umiejętności, kazaliście mi zrobić to, znaczy kazaliście, sugerowaliście mi, że mam chujowe umiejętności. Dobra, nie mamy w ogóle odporności na ogień, ale wykombinujemy coś zaraz. Patrzcie, robimy tak, bo to też ten naszej nam nie jest potrzebne do szczęścia. Tak, i robimy rękawiczki. Mamy 33. Dobra, może rękawiczki zostawmy. Dobra, spróbujmy normalnie może podejść do tego z całym ekwipunkiem. Jak mnie zabijesz, to ci kurwa ja zabiję. Muszę 320 level, skurwysynie. Śmierdzielu jebany. Spierdolił, bał się mnie. I bardzo dobrze, niech się boi. Kurwa, chodź. Szkoda, że nie miałem nigdy okazji, żeby właśnie poeksplić ten ekspowisku. Ej, ogólnie... To fajnie by było. Fajnie by było zobaczyć właśnie, jak to wygląda. Szczególnie moim zdaniem na zwykłym świecie. W zwykłym świecie byłoby fajnie. Dobra, tu jest jakiś śmierdziel, który ma 325 level. Ej, czy kurwa, tu jest tyle ludzi? Czy mi się wydaje? Może Herosa jakiegoś szuka tutaj. Ja nawet nie wiem, czy coś tutaj jest tak naprawdę, więc... Nie śmiejcie się ze mnie. Proszę was. Jest Sybilla. Zajebiście. Walcz turowo. I zaraz zobaczymy, czy jesteśmy gównem. Dobra. Podwójne uderzenie. Śmierdzący ładunek. Lodowa strzała. Strzała z niespodzianką. O, pokazuje ile tur to działa. Super. Strzała z niespodzianką. Podwójne. Ile kurwa ja dostałem tych obrażeń? Patrzcie, cebek kurwa za 35k. Jak ja mam to przeżyć? Jak ja mam to kurwa przeżyć, powiedzcie mi. Jak ja dostaję na 333 levelu, ja od 255 maga dostaję kurwa cebeka za 35k. Jak ja mam to kurwa przeżyć, powiedzcie mi, proszę was. No ja tego nie przeżyję. Znaczy przeżyję, ale kurwa... No dotyk mi wszedł, tak? Ostatni ratunek pewnie. Chuj wie, coś mi wyleczyło. No i kurwa, i widzicie, zmieniłem te umiejętności, wydaje mi się, że te umiejętności nie są złe. Na umiejętności wydałem... Kurwa, sporo. 15. 15 wydałem na nie. Kurwa mać. Masakra. I właśnie, jak ja dostaję cebeki, patrzcie, po 36-38k, to w jaki sposób ja mam ogólnie przeżyć, w jaki sposób ja mam w ogóle dać sobie radę z czymś takim? Kiedy to jest kurwa przewaga tak naprawdę? Ile to jest kurwa przewagi? Kurwa, przewaga 80 poziomów. Czajcie to? To jest przewaga 80 poziomów. Jest samej ogólnie przewagi tych 80 poziomów. Powinienem zabijać to kurwa na autoataku. Ale tak się nie dzieje. Dlaczego to... Kurwa, wino, moje wino. Jakieś gówno, kurwa. Długo dojrzewające. Papierek mi padł. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Dlaczego kurwa mechanika tej gry jest tak spierdolona, żeby jak najbardziej utrudnić to graczom? Naprawdę. A 280 maga, no właśnie, bo to są nowe elity, które wprowadzili. Ale 280 maga, czyli tego śmierdziela, smoka, no, tego wariata, możemy normalnie zabić na autoatakach i ja nie mam z tym problemu. A tutaj te problemy występują. Ja mam kurwa pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się kurwa dzieje? Czy ja posiadam w ogóle coś takiego na tej grze komputerowej, co się nazywa? Dobra, zobaczymy jak nasze zgłoszenia. Bo wydaje mi się, że zaskoczyliśmy konkurencję tak naprawdę w chuj i oni już leżą i kwiczą. Dobrze, ale sympatyczny gracz. Dziękuję bardzo. Piątka. Normalnie. Sympatyczny. Nie, nie. Wiecie, to jest człowiek, który nie pierdoli głupot. Proste, treściwe pytanie, treściwe podanie. Nazywa się Dominik, 22 lata, geodeta.
I tyle. Chuj, chuj was to obchodzi, kurwa, jaki mam rozmiar buta. Dobra, czy ja posiadam coś takiego jak zwój trzeźwienia? Prawdopodobnie nie posiadam. Albo posiadam tylko w depozycie. Ja pierdolę. Dobra, widzimy się zaraz, wiecie? Jak mnie wkurwia to wszystko. I teraz się nagrywa. Dobra, chuj w to. Chodzi mi o to. Tam dali mi plus, to o tym mówiłem. Gadałem 5 minut i mi kurwa tego nie nagrało. Powiem wam tak, w skrócie. Poszedłem sobie ogólnie na tą dwójkę. Tam ogólnie stoi jakiś cwelu. Więc nic nie poradzimy. Jest. Super. Dobra. I spójrzmy na to. Mamy do porównania 255 maga, który jest oczywiście nową S2, a mamy do porównania maga. Okej, on bije od zimna. Przepraszam was bardzo. Nie bije od ognia, bije od zimna. Ale patrzcie, ja mu napierdalam, kurwa, jeden atak jest za milion, kurwa. CB-ka mu nawet wyjebałem. I normalnie, nie ma problemu. Więc jaka to jest różnica? Powiedzcie mi, kurwa, jaka to jest różnica? To mi wkurwia, osobiście mi to wkurwia. Zamknij mordę, kurwa, nie nagrywasz tu. Znajdźmy to. Znajdźmy to. To mi wkurwia oczywiście w tej grze. Wkurwia mnie niemiłosiernie. Dobra, patrzcie, mamy tego maga. 2-5-5 mag, ogólnie ma tam obstawę i tam chuj. Jest on. Jego bym ubił nawet swoim łowcu tak naprawdę na Tarchunie, który nie ma żadnej legendy. I ubiłbym go. Mamy tego śmierdziela. Bije od zimna, ja go biję normalnie. Z tym już jest problem. Różnica 80 leveli pomiędzy tym 255, a na tym mam, nie wiem, 53. Tego biję na autoatakach. Tego nie ubiję w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że ten jest nowy, a tamten jest stary. Smoka bijem na autoatakach. Nie no, smok ogólnie to jest silny. Ogólnie, bo on bije od błyskawicka. No to wiecie, to są też nierównomierne obrażenia względem ogólnie jakiejś profesji, która tych odporności nie posiada, tak jak ogólnie tancerz ostrzy, no to na tancerze ostrzy czy łowcy mają problemy ze smokiem, to nie można powiedzieć. Dobra, set jest silny, ogólnie jest silny dlatego, że jest blendenserem. Tyle. Nymfemonie, nymfemonie to można ubić, kurwa, jak się chce. Także to jest easy. Zorin i tak dalej. No to Zorin jest silny, tak? Arteniusa to ja biłem na 305 levelu chyba już? Da się. I nie ma problemu. I nie ma dodali. I nie ma problemu ogólnie z tym. Ale już na przykład z tym śmierdzielem jest problem. Z tym to ja nawet nie wiem. Ale z pancernym Madokiem już nie ma problemu nagle. Idziemy sobie, zobaczymy, czy problem z pancernym Madokiem występuje. Też jest nową E2. Powstał prawdopodobnie w tym samym okresie czasu, gdzie powstała Cyrilla. Czy ten właśnie... Wypierdalaj. Won mi stąd. Wypierdalaj mi stąd. Idziemy. Nie, bo mnie to wkurwia. Mamy feromonę Mutokli? A nie, to idziemy na ten. Mamy feromonę Mutokli. Idziemy na tego śmierdziela. I zobaczymy. Czy jest taki problem? Czy ten problem nie występuje? Prawdopodobnie problem nie występuje. Mag Paltrop. O. Ten problem nie występuje. Czy ogólnie... Ej, nie ma żadnej żaby tej tam z tych żab. Żabojadów. Edwiki. O, chemik. Cały czas mnie zadziwiają ogólnie te legendy, naprawdę. Dobra, buty moglibyśmy sobie zdobyć na 2-4-0. Ale nie zdobędziemy tych butów na 2-4-0, bo ja swoim tropcielem nie ubiję tego śmierdziela. Pójdziemy zaraz i zrobimy research. Bo ja chcę. Mi to wkurwia. Mi to strasznie wkurwia. Pójdziemy tam. Zaraz pójdziemy i zobaczymy. Zmieniliśmy umiejętności. Okej, nie udało nam się z Cywilą, uda nam się 2-4-0. Może nam się uda, może nam się nie uda. Nie wiem. Czy nagrywa mi się wszystko? Czy się będę znowu wkurwiał? Nagrywa mi się wszystko. Piję sobie, kurwa, najlepsze wino, kurwa, 12-letni, które smakuje jak jebana, kurwa, berbelucha najgorsza. Italiano. Papież z tego pił. Wkurwia mnie to. Tak mnie to wkurwia. Co mogę wam opowiedzieć? Pracuję sobie. Jest teraz wolne. Albo myślałem sobie, dobra, jest wolne, nie jestem wkurwiony po pracy. Bo jest dzisiaj piątek. Dzisiaj jest wszystkich świętych. Święto zmarłych.
Wczoraj było Halloween, jebać te Halloween. Polaki, kurwa. O święcie zmarłych pamiętajcie. Halloweeny się, kurwa, znalazły. Dziady, kurwa. Dziady były kiedyś. Mickiewicz pisał. Obrzędy dziadów możecie, jak już. A nie, kurwa. Halloweeny się znalazły. Jebać to. Nie, no chodzi o to, że taka jest mentalność ogólnie Polski, że w Polsce ogólnie takie święta nie będą respektowane, bo to jest akurat kraj wysoce. Wysoce chrześcijański. I się nie ma z tym co dziwić. Z jednej strony to jest dobrze, z jednej strony to jest zeszczękowość, ale z jednej strony to jest dobrze, bo... Chociaż wiecie... Był i ten, ksiądz Natanek, który tam uważał, że Harry Potter to jest też dzieło szatana, także wiecie o co chodzi. Czy Pokemony? A to już lekka przesada chyba, co? Bo tak naprawdę jakby zresearchować to jakieś Diablo, kurwa, Margonem pewnie było dzieło szatana. Dobra, nie ma go, ale uwierzcie mi, ubiłbym go. Patrzcie, w ogóle event jest. Ja w ogóle nawet nie wiem, na jakiej zasadzie działa ten event. Margonem. Halloween, baka, 19. Dobra, i co tutaj jest? Chuj mi obchodzi, Herosi. Wow, jest taki wariacik. Jest taki sobie wariacik. I jest najwyższy 265 mak. Strasznie dużo jest legend, naprawdę, w porównaniu do tego, co ja pamiętam. Dobra, spierdalamy stąd, ubiliśmy raz, starczy nam. Chociaż mogłem sobie jeszcze zlognąć sobie i jeszcze raz robić chuj w to. Ej, teraz ogólnie TP Old to się respi, tylko nie wiem. Tutaj się respi jakiś dęborożec, tak? Ja nawet nie wiem, czy tego dęborożca można. Chyba można go ubijać. On ma 4-2, więc można go ubijać. Już na tych wysokich levelach mamy ogólnie dwóch kerosów do dyspozycji. W życiu nie byłem tego dęborożca, w życiu nawet nie wiedziałem, jak on wygląda. Jeśli bym go znalazł, to fajnie. Pierwszy raz w życiu bym sobie go ubił. Ja w żadnym klanie nawet nie jestem. A zrobimy sobie tak. Jestem w MP! Właśnie, przecież tu jest mój stary klan. Co wojenna? Rekrutacja, typ klanu, wojenny. O kurwa! Moje zdjęcia są na tym. Na stronie. Sprzed kurwa pewnie 3 lat. No i fajnie, dobra. Co, Susiek? O, jeszcze niestety nie rozpromowali moich podań. Ale muszę się dostać. Także jak jakiś może zarządca mnie ogląda, to give mi zapa, gościu. Bo ja tu zabłądziłem. Chuj, zabłądziłem. No, zabłądziłem. Kurwa, jakieś gówno opryszczka mi wyszło. Byłem ostatnio, słuchajcie, byłem ostatnio sobie w... Oczy mnie kurwa tak bolą. Dlatego ogólnie jednym powodów ogólnie dlaczego nie za... Znaczy ogólnie ostatnio mam taki tryb życia, że często jestem przed kompem. Jest jesień i też nie chce mi się bardzo wychodzić, odpierdalać coś na mieście. Dzisiaj na przykład jest piątek. Jest piątek i nie chce mi się wyjść na dwór, po prostu kurwa lenistwo dopada. Poza tym jest taka pogoda, że ja wyjdę, zaraz będę chory, więc nie chciałbym się. Więc z racji, że ja pracuję po 10 godzin, jeszcze w domu, wiadomo, też coś sobie ogólnie posiedzę. Czy to właśnie pooglądam telewizję, czy to pogram ogólnie w jakąś... Ostatnio w Mafię Trójkę gram, także jeśli ktoś by chciał, to polecam, bo strasznie jest klimat... To jest strasznie klimatyczna gra. Czuć ogólnie klimat lat końca 60. Jest naprawdę fajna. Najśmieszniejsze jest to, że to jest właśnie 1968 rok, a... Fajna. Naprawdę fajna jest ta Mafia Trójka. Powiem wam szczerze. Sam silnik ogólnie sterowania. No podoba mi się po prostu. Nie jest może jakoś bardzo rozwinięta, ale jest fajna. Dobra, w każdym bądź razie. Heroinę kurwa zacząłem brać. Nie, są po prostu krople. Poszedłem sobie do apteki i mówię, daj mi najdroższe krople jakie są. I ona, okej, kasuję.
35 zł za jakieś krople, które nawet nie są, powiedzmy, tak jak standardowe, które bym kupił za 7 zł, tylko są takie w ampułkach jak, kurwa, jakaś heroina. Ale pomagają, naprawdę pomagają. Bardzo nawilżają oczy. Jest dęborożec. Typ wyjebał się na 310 levelu. 300, kurwa, 10. Ja się na 333 też wyjebie. Szarlotka. Podwójny ładunek. Lodowy strzał. Nie no, ja może go ubiję. Strzał z niespodzianką, bo chuj wie. Tak naprawdę. No dobra, on stoi. On jest bardzo zamrożony. Dobra. I teraz śmierdzący ładunek dostajesz, koleżko. Klątwa. Podwójny. No dobra, on jest strasznie spowolniony teraz. No ale jak on mi wyjebie, to mi wyjebę. Śmierdzący dostaniesz na wypadek. No dobra, to jednak te umiejętności tutaj zrobiły sprawę. Jak widzicie. On nie może nic zrobić. Gorzej jeśli coś zrobi, to wtedy mi bardzo zrobi. Dobra, umiejętności akurat w tym przypadku bardzo dużo dały. Więc dla każdego, który powiedział mi, żebym zmienił te umiejętności, dziękuję, bo dały radę. Dały radę, spełniły swoje zadanie. Nie widać jeszcze, co zdobyłem. Ale dobra, jak widać, ubijam. Więc jest jakaś sposobność, żebym ja sobie te buty na wojownika mógł po prostu zdobyć. Analogicznie mogę sobie na tym właśnie sobie zdobyć rękawice. Na polwoj, których nie posiadam, ale mogę je zdobyć. Więc zawsze, jeśli będę miał jakoś... Ogólnie mam o tyle plus, że ja właśnie w pracy mogę sobie, powiedzmy, ubić tą E2, tak napierdalam, powiedzmy, na jednym mapę, na drugim E2. Jest okej, bijemy sobie, spoko. Szkoda tylko właśnie, że musiałbym sobie bardzo fajnie zrobić to mistrzostwo walk, a chyba nie dodałem dużo umiejętności w to mistrzostwo. I patrzcie, tu analogicznie też nie ma żadnych problemów. Też nie ma żadnych problemów, żebym ja to ubił. Dobra. Dzięki za oglądanie, jak mogłem sobie pogadać, jeśli kogoś tam rozbawiło ogólnie, czy jakkolwiek się podobał mój materiał, to dzięki, jak zresztą tam, nie wiem, sobie komentarz napisz, czy coś. Z Wartem. Bogactwo, kurwa. Idę sobie w mafię pogram jeszcze. 23 godzina jest. Dobra, z Wartem.